Młodszy aspirant Anna Oleksiak, Komenda Rejonowa Warszawa Mokotów. Witam Państwa. Dzisiaj przedstawimy filmy z Mokotowa. Na pierwszym zobaczycie Państwo, jak kamery monitoringu wpadły na trop fałszywego policjanta. Państwo tego nie słyszą, ale w tym momencie mężczyzna w białej kurtce przedstawił się nieznanej sobie osobie jako policjant. Stwierdził, że podejrzewa tego mężczyznę o posiadanie przy sobie narkotyków. Pokrzywdzony, jak widać, jest teraz przeszukiwany przez mężczyznę w białej kurtce, przez fałszywego policjanta. Pokrzywdzony poprosił mężczyznę, który przeszukuje mu kieszenie, który kontroluje mu te kieszenie, poprosił o okazanie legitymacji służbowej. Oczywiście, jak można się spodziewać, legitymacji tej nie zobaczył. Prawdziwi policjanci, funkcjonariusze, stróże prawa przy każdych czynnościach takie legitymacje okazują. Przedstawiają się imieniem, nazwiskiem oraz stopniem służbowym. Teraz w rękach ma telefon pokrzywdzonego. Mężczyzna dyskutuje z fałszywym policjantem. Tłumaczy się, że nie posiada przy sobie narkotyków. Teraz Państwo widzą, jak fałszywy policjant rozmawia, jak sam stwierdził, z innymi policjantami, których informuje, że właśnie zatrzymał mężczyznę, który nie dosyć, że podejrzewa go o posiadanie narkotyków, to jeszcze ma przy sobie najprawdopodobniej kradziony telefon. Za chwilę sprawca zdoła oddalić się od pokrzywdzonego i uciec w pobliskie zabudowania. Kilkanaście dni po rozboju, gdzie pokrzywdzonemu fałszywy policjant zabrał telefon, ten sam operator monitoringu, który wcześniej zarejestrował zdarzenie, właśnie widzi, jak prawdopodobnie ten sam mężczyzna wchodzi do sklepu. Operator alarmuje miejscowych policjantów. 29-letni mężczyzna wsiadł do autobusu, przemieścił się w miejsce, gdzie chciał dojechać. Nie przypuszczał nawet, że za chwilę zmieni środek lokomocji na policyjny radiowóz. Mężczyznę policjanci zatrzymali zaraz po wyjściu z autobusu. Mężczyzna, który podał się za fałszywego policjanta i dopuścił się przestępstwa rozboju, naraził się na karę pozbawienia wolności nawet do lat 12. A teraz zobaczą Państwo, jak 18 urodziny zakończyły się dla dwóch młodych mężczyzn. Środek nocy, ulica Wołoska. W pewnym momencie uwagę operatora zwróciły przedmioty, które praktycznie mężczyźni, dwóch z tych mężczyzn trzyma w rękach. Były to tabliczki, które operator rozpoznał jako tabliczki zabrane z tramwaju. Numer 18 jest widoczny, pod spodem widnieje napis "zjazd do bazy". Oczywiście o całej sytuacji powiadomił mokotowskich policjantów, podejrzewał bowiem, że tabliczki te zostały przed chwilą skradzione z pojazdów. Widzimy, że osoby rozchodzą się swoją stronę, wracają do domów. Operator monitoringu kontroluje całą sytuację, przekazuje patrolowi informacje na temat osób i widzimy właśnie nadjeżdżający radiowóz. Operator monitoringu dokładnie opisuje policjantom, w którą stronę mężczyźni, którzy trzymali przedmiotowe tabliczki, oddalili się. Widzimy ich za zabudowaniami i policjant za chwilę doprowadzi osoby podejrzewane o kradzież tych tabliczek w rezultacie paserów do radiowozu. Okazało się, że tabliczki te, trzy tabliczki, były prezentem urodzinowym dla dwóch z mężczyzn. Urodzili się oni jednego dnia i również o tej samej porze trafili do policyjnych cel. A teraz jedna z najbardziej ruchliwych ulic w Warszawie, to tutaj policjanci zatrzymali mężczyznę, który, jak się okazało, wiele miał na swoim sumieniu. Operator miejskiego monitoringu słyszy, jak jedna z załóg policyjnych zgłasza dyżurnemu podjęcie czynności zatrzymania samochodu. Policjanci podejrzewają bowiem, że kierujący mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Wskazywało na to przede wszystkim sposób prowadzenia samochodu. Mężczyzna poruszał się zygzakiem po jezdni. Policjant podchodzi do samochodu, niemal od razu wyczuwa od kierującego silną woń alkoholu. Badanie oczywiście potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. To nie koniec nieodpowiedzialnego zachowania tego mężczyzny tej nocy. Nie okazał wymaganego prawa jazdy mundurowym. Nie dlatego, aby chciał w jakikolwiek sposób utrudnić im czynności. Spowodowane było to faktem, że mężczyzna tak naprawdę nigdy takiego prawa jazdy nie miał wydanego. W tym pojeździe podróżował z tym nietrzeźwym kierującym pasażer. Mężczyzna na przednim siedzeniu również był w stanie nietrzeźwym. Był właścicielem tego samochodu.
Także z pewnością odpowie za udostępnienie osobie nietrzeźwej pojazdu i osobie, która nie posiada odpowiednich dokumentów na prowadzenie jakichkolwiek pojazdów. Mężczyzna spowodował ogromne zagrożenie na drogach. To były wybrane sytuacje z wielu, jakie codziennie rejestrują kamery miejskiego monitoringu. Zapraszam Państwa za tydzień do programu Top Kryminał oraz na portal policja.pl.